Otwieram 78. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 17 radnych. Witam panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana, witam pana sekretarza, witam panów prezesów, kierowników zakładów, witam kierowników wydziału naszego urzędu. W sposób szczególny chciałbym przywitać, jest wśród nas pan Marcin Kaźmierczuk, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witamy serdecznie. Obecność pana radnego jest tutaj nieprzypadkowa, ale to za chwilę. Porządek obrad panie i panowie otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do jego realizacji, czyli punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 77. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta wymieniony protokół był do wglądu w biurze rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony jest przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół Wysoka Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę tutaj zastępcę burmistrza miasta pana Krzysztofa Hećmana o przedłożenie informacji. Panie przewodniczący, panie panowie radni, panie radny Sejmiku Wojewódzkiego, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 21 grudnia 2023 roku do dnia 24 stycznia bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, przebudowa ulicy Andersa, przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej. Zakończono budowę sieci oświetleniowej w ulicy Treguta. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przekazano aportem do Zakładu Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartoszycach. Nieruchomość zabudowano budynkiem usługowym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7. Zakończono procedurę rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy na 2024 rok. Wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu zostały ogłoszone dnia 29 grudnia 2023 roku. Wydział techniczno-komunalny. Przygotowano projekt porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a Powiatem Bartoszyckim w zakresie przyjęcia w zarządzanie przystanku komunikacji przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach w celu przebudowy jego na tzw. zielony przystanek. Zawarto umowę z firmą COWiK na przegląd i konserwację hydrantów zewnętrznych na terenie miasta w 2024 roku. Przeprowadzono kontrolę roczną placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wszystkie urządzenia są sprawne technicznie. Wystawiono 22 wezwania do złożenia oświadczenia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpisano umowy na sterylizację kotek wolnożyjących, kastrację kotów wolnożyjących oraz usypiania ślepego miotu na rok 2024 z gabinetem weterynaryjnym Animals w Bartoszycach. Podpisano umowę na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt z terenu gminy miejskiej Bartoszyce w 2024 roku z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej Komunalnik spółka z o.o. z siedzibą w Kętrzynie. Podpisano umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy miejskiej Bartoszyce w 2024 roku z firmą Pałac i Folwark Galiny. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadanie przebudowa ulicy Polnej w Bartoszycach. Termin otwarcia ofert 7 lutego 2024 roku. Przygotowano sprawozdanie do Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2023. Przygotowano i zamieszczono na stronach BIP-u plan zamówień na rok 2024. Zieleń miejska. Przycięto krzewy przy ulicach Krótkiej, Korczaka, przy pomniku Popiełuszki oraz wokół jeziorka Barbatowskiego. Sprzątnięto miasto po Sylwestrze.
Odsunięto latarnie poprzez przycięcie gałęzi drzew przy latarniach w Parku Elizabeth oraz Parku Parafialnym. W dniach 16-17 stycznia wsparto firmę zajmującą się odśnieżaniem miasta w ręcznym oraz mechanicznym odśnieżaniu. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 8 wniosków o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 19 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. W styczniu bieżącego roku zorganizowano 2 wizyty mamobusu w ramach profilaktyki raka piersi programu w latach 2023-2024. Koordynowana jest organizacja wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Opieki Paliatywnej spotkania dotyczącego profilaktyki zdrowia, którego tematem będzie kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Przygotowano ogłoszenia konkursowe skierowane do organizacji pozarządowych z zakresu sportu, kultury, zdrowia. Łączna kwota przewidziana na tegoroczne konkursy wynosi 562 tysiące złotych. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 lutego. W lutym planowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych z prawidłowego wypełniania druków dotacyjnych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Współdziałano z Urzędem Stanu Cywilnego przy organizacji uroczystości Złotych Godów. Wydział Kultury i Sportu. Trwa nabór wniosków na stypendia oraz nagrody za osiągnięte w minionym roku wyniki sportowe. Dokumenty składać można do 15 lutego. Szczegóły dostępne na stronie bartoszyce.pl. We współpracy z jednostkami podległymi opracowano kalendarz wydarzeń feryjnych. Włączono się do kolejnej edycji realizacji Rowerowa Stolica Polski, która odbędzie się w czerwcu. Trwają przygotowania do Bartoszyckiej Gali Sportu, która odbędzie się 16 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach. Partnerem gali jest telewizja kablowa Warsat. Trwają przygotowania do 692. rocznicy urodzin miasta Bartoszyce, które odbędą się 17 lutego w Bartoszyckim Domu Kultury. Szczegóły już wkrótce na plakatach. Przygotowano projekty graficzne oraz druk dyplomu, zaproszeń listów gratulacyjnych oraz plakatów w ramach wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Trwają prace nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji przyznanych w 2023 roku. Zlecono organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci oraz rodzin. Impreza odbędzie się 27 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Darmowe atrakcje przygotowało Stowarzyszenie Nora. Przeprowadzono monitoring 30 procedur niebieskiej karty. Wszystkie procedury zwrócono grupom diagnostyczno-pomocowym celem dalszego kontynuowania. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 15 grudnia do 18 stycznia zarejestrowano 36 aktów urodzeń i 67 aktów zgonu. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 96 wykroczeń, 56 porządkowych i 40 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 33 przypadki naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano dokumenty powiatowej policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 35 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. 3 właścicielom nieużywanych pojazdów zostało zobowiązane do ich usunięcia. 4 mieszkańców nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 28 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. We wskazanym okresie były to 4 osoby. Straż Miejska zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo imprezy sylwestrowej organizowanej na Placu Dworcowym przez Urząd Miasta Bartoszyce i Bartoszycki Dom Kultury na Placu Dworcowym. Nie odnotowano przypadków naruszenia prawa. Pomoc w organizacji imprezy sylwestrowej na Placu Dworcowym to zadanie kolejne Zakładu Usług Komunalnych. Doraźnie zabezpieczono mury miejskie poprzez zastosowanie przypór drewnianych. Teren zabezpieczono przed dostępem osób nieuprawnionych. Rozpoczęto pracę przy wycince sanitarnej w lesie miejskim. Usuwane są wyłącznie wiatrołomy, złomy i drzewa zajęte przez szkodniki. Usunięto gałęzie po wykonanym podcięciu drzew na terenie cmentarza przy ulicy Kęczyńskiej. Wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym terenu zleconych przez Zakład Usług Komunalnych.
W ramach zasądzonych kar pracowały 4 osoby, przepracowując łącznie 75 roboczogodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 5 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 49 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały łącznie 34 osoby, w tym 10 spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności dziennego programu Dziennego Domu Senior plus zajęć muzycznych, rękodzielniczych i komputerowych oraz z zakresu aktywności społecznej skorzystało 25 osób. W oparciu o bazę lokalną odbyło się 6 spotkań w charakterze stałym i 4 okazjonalne organizowane przez m.in. Klub Seniora, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Zarząd Rejonowy PKPS. I proszę Państwa, komunikat. W dniu 31 grudnia 2023 roku weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku osłonowym, które dają możliwość ubiegania się w 2024 roku o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. W imieniu gminy miejskiej Bartoszyce zadanie to będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Świadczenie będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku. Gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają kwoty 2100 zł. W gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wnioski o dodatek można składać wyłącznie do 30 kwietnia. Powtarzam, do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata świadczeń nastąpi jednorazowo do 30 czerwca bieżącego roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Komunikaty. Można je również uzyskać pod numerem telefonu 89 762 97 93. Powtarzam numer telefonu 89 762 97 93. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym realizowano różne treningi i zajęcia, m.in. prace rękodzielnicze, kulinarne, usprawniające, komputerowe, edukacyjne. W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w placówce trwały przygotowania gadżetów do przekazania na licytację. Ponadto uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym organizowanych w ramach bieżącej aktywności oraz praktycznego rozwijania umiejętności spędzania czasu. Do tej informacji, proszę Państwa, załączona, Państwo radni macie to w swoich materiałach, jest informacja o wykazie zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Wydano takich 22 zarządzeń. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie nie odczytywać już szczegółowych technicznych danych w tej materii i dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do zasłyszanej informacji? Pierwszy był pan radny Lidziński, później pani radna Ania Binięda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam dwa pytania dotyczące punktu pierwszego, Wydział Inwestycyjny. Odnośnie przebudowy placu Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach i przebudowy ulicy Andersa. Czy na jakim etapie są prowadzone te prace i czy te prace odbywają się zgodnie z harmonogramem i z terminem i czy nie ma zagrożenia realizacji tej inwestycji w terminie, czyli nie będzie przesunięcia jakiegoś, tak, w związku z warunkami pogodowymi? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, w zamówieniach publicznych nie znalazła się informacja dotycząca przebudowy kładki przy ulicy Leśnej. Na poprzednich sesjach pan burmistrz mówił, że przetargi będą ogłaszane w pierwszym kwartale roku 2024. Chciałbym zapytać, na kiedy jest przewidziany ten przetarg? Być może on jest w tym planie zamówień na rok 2024. Nie widziałem tego, ale chciałbym tylko informację, kiedy będzie ten przetarg ogłoszony. Dziękuję. Mogę, panie przewodniczący? Czyli pytanie, odpowiedź. Tak, bardzo bym prosił taką sekwencję. Bardzo proszę. Tu nie zagrożone jest.
Tak jest. Jeśli chodzi o plac Westerplatte, terminy są niezagrożone. Prace trwają w sposób, jeśli chodzi o harmonogram, w sposób płynny i konsekwentnie realizowane. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Andersa, do końca lutego jest przewidziana zakończenie tej inwestycji. No z uwagi, tak jak pan podkreślił, na warunki pewne pogodowe, trudności w miejscu realizacji. Także zapewniamy, że ten koniec lutego będzie już ostatecznym terminem. W przypadku kładki przy ulicy Leśnej, to proszę koleżankę Violettę Poddenę, która realizuje harmonogram przetargów i przekaże informacje w tym zakresie. Szanowni Państwo, przetarg na ulicę Leśną i przeprawę mostową na Suszycy jest zaplanowany na pierwszy kwartał, ale planujemy, że luty, marzec, koniec lutego, początek marca będzie już przygotowana specyfikacja. Mamy dokumentację, także to jest kwestia tylko przygotowania zapisów umowy i specyfikacji, bo to jest dofinansowane z Polskiego Ładu, więc musimy tam pewne zapisy jeszcze uszczegółowić z naszym radcą prawnym. Dziękuję. Pani radna Ania Bilienda, proszę. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam takie dwa pytania. Pierwsze dotyczy Wydziału Techniczno-Komunalnego i punktu odnośnie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu naszego z firmą Pałac Folwark Galiny. Chciałbym troszeczkę więcej informacji takich szczegółowych, na przykład, bo w moim rozumieniu bezdomne zwierzęta gospodarskie to co? Konie, krowy? No konie może, ale tak? Tak? Okej. I teraz na jakiej zasadzie my mamy to galin, tak? To transportować i oni się tym zajmują? Mają warunki tam. Aha, okej. No dobra. Czy to jest, ja myślę, informacja ważna dla tych osób, które takie zwierzęta trzymają, nie mają środków, żeby tak dalej temu podołać? Okej, okay, dobra, to już. Proszę, może pan sekretarz. Ja drugie jeszcze mam pytanie. Drugie pytanie też chciałabym tutaj może uszczegółowić, gdyby można było uszczegółowić pytanie dotyczące Wydziału Spraw Społecznych odnośnie szkolenia dla organizacji pozarządowych z wypełniania druków dotacyjnych. No więc tak, w lutym, ale czy to bliżej początku, czy bliżej końca i w jaki sposób mielibyśmy, znaczy osoby zainteresowane miałyby te informacje uzyskać, czy trzeba samemu wchodzić na jakieś tam no, odpowiednie linki na stronie Urzędu Miasta, czy też do wszystkich organizacji pozarządowych z naszego terenu będą jakieś informacje, maile przesyłane. To tyle, dziękuję. Proszę, proszę odpowiedź. Przy pierwszym pytaniu to bym prosił jeszcze Czesława Sekitę, kierownika Wydziału Techniczno-Komunalnego, jeśli chodzi o tą formę dotyczącą umowy z Pałacem Folwarkiem Galiny. Może pan kierownik przedstawi jeszcze kilka szczegółów dodatkowych wyjaśniających formułę współpracy naszej. Panie przewodniczący, państwo radni. Formuła współpracy polega w skrócie na tym, że te zwierzęta takie, powiedzmy sobie, bezdomne, czyli te gospodarskie typu koń, krowa, cielak, jeżeli się pojawią gdzieś na terenie miasta, to zgłaszamy to właśnie do tej firmy, z którą mamy tą umowę, z firmą w Galinach. Oni swoim sposobem wyłapują te zwierzęta i u siebie je przechowują. Później dalsza procedura to jest taka, że trzeba oczywiście postarać się odszukać właściciela tego zwierzęcia i to zwierzę po prostu temu właścicielowi przekazać. Na naszym terenie, na terenie miasta podejrzewam, że nie ma takich zwierząt, gdzie bylibyśmy właścicielami jako mieszkańcy tych zwierząt. Natomiast no, mogą się zdarzyć przypadki, że z ościennych gmin takie zwierzęta mogą się zdarzyć. Tak? Dlatego jest ta procedura właśnie umowna, żeby można było te zwierzęta w taki sposób zagospodarować. Nie, takich przypadków na terenie miasta w ubiegłym roku nie było. Dziękuję bardzo. Ja w odpowiedzi na drugie pytanie do radnej Biniendy. No właśnie, bo to troszeczkę, przepraszam, taki trochę uśmiech wzbudziło we mnie, bo faktycznie tyle lat mieszkam w Bartoszycach, zapewne jeszcze nie widziałam wałęsających się koni czy krów na naszych ulicach bezdomnych, ale jeszcze właśnie podpisujemy umowy, ale czy my teraz już jakieś pieniądze płacimy folwarkowi, jak to jest, czy po prostu
chcemy... Znaczy, to, bo ja pierwszy raz słyszę o takiej umowie, tak? Ja nie wiem. To jest płacone w momencie, kiedy jest taki przypadek, kiedy jest takie zdarzenie i kiedy jest taka usługa. Natomiast nie ma tutaj jak gdyby zapłaty ryczałtowej, tak? Tej umowy. Co do drugiego pytania o te organizacje pozarządowe i szkolenia w zakresie wniosków dotacyjnych do różnych podmiotów, do sposobu wykorzystania tych możliwości, które tkwią nie tylko w środkach europejskich, ale także krajowych, jeśli chodzi o programy rządowe czy programy fundacyjne. Myślę, że będziemy, to jeszcze nie uzgadniałem szczegółów z panią Martą Schutter, ale będziemy informować, postaram się poinformować także mailowo wszystkie organizacje, także zakres tego szkolenia był najszerszy, wiedza największa, żebyśmy mogli skutecznie te środki także wesprzeć i te organizacje pozarządowe w ich pozyskiwaniu. Będzie też ogłoszenie na pewno na BIP-ie, takie ogólne. Także to do tego podchodzimy w sposób bardzo taki technicznie dobrze zorganizowany. Pani radna Katarzyna Wasak, a później pan radny Puszko. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w temacie przetargowym. Tutaj właśnie zabezpieczenie murów miejskich też zainspirowało mnie do zadania pytania, kiedy przewidujemy ogłoszenie przetargu i jaka jest trwałość. Kiedy planujemy ogłosić przetarg, czy to też będzie pierwszy kwartał tego roku i jaka jest ważność wstępnej promesy na realizację, której dostaliśmy pieniądze zewnętrzne. I jeszcze pytanie odnośnie zarządzeń pana burmistrza. 15 pozycja, powołano komisję przetargową na realizację jakiego działania, jakiej inwestycji. Dziękuję. Proszę. Bardzo proszę pani Violetto o informację w zakresie i tych przetargów dotyczących murów zabytkowych, a także tego zespołu przetargowego. Tak, przetarg na modernizację i rewitalizację w zasadzie bramy i murów przewidziany jest na pierwszy kwartał. Tutaj nie mamy programu funkcjonalno-użytkowego, więc trochę będzie to dłużej trwało. Myślę, że będzie to na początku marca, promesę mamy do lipca. Ta komisja przetargowa? No, stycznia. A propos? A może to nie dotyczy pani, tylko mienia? Sprzedaż lokalną. No może to taka po prostu kolejna komisja dotycząca sprzedaży lokalu jednego, czy jakichś tam spraw dotyczących mienia zagospodarowania. Myślę, że nie na tyle, aż bardzo istotna jej skład. Pan radny Puszko, później pan radny Darski. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w zasadzie tylko jedno pytanie chciałbym zadać, bo już tutaj na drugie pytanie, gdyby została udzielona odpowiedź. Mam pytanie dotyczące właśnie zamówień do działu zamówienia publiczne i pozyskiwania środków, czyli pytanie będzie dotyczyło po prostu terminu zakończenia oferty przebudowy ulicy Polnej. Do kiedy właśnie ten termin, jak gdyby całościowo będzie trwał. Jak będą wyglądały prace? Czy można by było uzyskać jakąś taką szczegółową informację dotyczącą tego, jaka będzie na przykład nawierzchnia, czy to będzie polbruk, czy chodnik zostanie właśnie też wybudowany na tej ulicy? To tyle z mojej strony. Dziękuję. Poproszę znowu panią Violettę Poddenę, która przygotowała ten przetarg. Proszę Państwa, ulica Polna, jest przetarg ogłoszony, tam w specyfikacji jest opisany cały zakres prac. Ja niestety nie jestem techniczna, więc szczegółowych informacji na temat prac nie udzielę. Natomiast jeżeli chodzi o zakończenie, inwestycja będzie trwała 12 miesięcy. Dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Dróg. Ale przewidujecie, że tak szybko skończycie? No. Przebudowa nie jest duża, ta ulica nie jest metrażowo duża. A nawierzchnia będzie asfaltowa, czy to będzie kreska polbrukowa? Nie wiem, pani. Na BIP-ie. W sprawach różnych mogę odpowiedzieć, także przeczytam. Proszę pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu. To znaczy była deklaracja na poprzedniej sesji wykonania pewnych zadań.
mam informację, że jedno jest jak gdyby decyzja, jeśli chodzi o zejście przy rondzie brygady zmechanizowanej. Tam jest decyzja, bo była wizja Urzędu Marszałkowskiego, tylko mieszkańcy oczekują, bardzo proszę o informację, jest decyzja, wiem, że jest decyzja, ale kiedy to będzie zrealizowane, bo jeszcze zima troszkę pobędzie. I drugi temat, poczekania na przystanku. Ja wiem, że tam są pewne kłopoty, może mimo że deklaracja była, że niebawem i tak dalej. Bardzo proszę o informację dla mieszkańców. Niekoniecznie dla mnie, bo ja co nieco wiem, że są decyzje, ale kiedy to będzie zrealizowane? Dziękuję bardzo. Myślę, że to są do spraw różnych, ale jeśli jesteście Państwo w stanie odpowiedzieć, to bardzo proszę. Odnośnie poczekalni będzie otwarta, no, nie wiem, nawet jutro, czy już jest. Od 7 do 15 będzie czynna. Pan radny lepiej go proszę. A kiedy to zejście będzie zrealizowane, tam zabezpieczenie tego zejścia? To już nie naszej decyzji. No bo jest decyzja. No jest decyzja, ale wykonanie jest po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Także jeśli się otrzymamy tylko taką informację, ja postaram się ustalić i do pana przedzwonię. To znaczy mam informację od kierownika, że to my zrealizujemy, czyli ja nie rozumiem, dlaczego Urząd Spraw Dróg Wojewódzkich decyzję podjął. I taka jest decyzja, ale kiedy będzie zrealizowane i przez kogo? O, może tak. Panie Czesławie, czy pan coś wie na ten temat tej sprawy? Czy będzie inwestycyjnego? Dzisiaj niestety pan kierownik jest na pogrzebie bliskiej osoby, także proszę o wybaczenie. Ustalimy to wszystko, warunki pogodowe muszą być korzystne i pana poinformujemy. Dziękuję bardzo. Pan radny Lipiejko, później pani radna Machniewska. Ja tu się odniosę do pytania tylko kolegi Marka, bo tu słyszałem o zakończeniu inwestycji. Tak myślę, że chodziło o ulicę Andersa do końca lutego, tak? A plac? Bo tak nie bardzo dosłyszałem, tam plac do kiedy miał być, bo to są oczywiście niezagrożone terminy. Ale to w takim razie plac do kiedy? Do listopada. Plac. Dobra, dziękuję. Pani radna Machniewska, proszę. Ja chcę się odnieść do punktu, który mówi o zakończeniu procedury rozpatrywania wniosków o najem lokali. Czy moglibyśmy usłyszeć, ile takich wniosków zostało złożonych do wydziału i jakie są potrzeby? Czy rok do roku wzrastają, czy utrzymują się na tym samym mniej więcej poziomie? Dziękuję. Pani Anna Właszczuk, serdecznie proszę o kilka danych w tym zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych i zagospodarowania na rzecz osób aplikujących. Szanowni Państwo, no akurat nie mam tak dokładnie takich danych, ile wniosków wpłynęło. Przygotowałam sobie informację, ile osób zakwalifikowało się już po prostu i spełniło wymagania określone naszą uchwałą. Obecnie w 2004 roku jest 8 rodzin na liście osób oczekujących na przydział lokalu na czas nieoznaczony i 22 rodziny, jeśli chodzi o przydział lokalu socjalnego. Rozgraniczamy to ze względu na kryterium dochodowe, które muszą spełnić osoby ubiegające się. Jest wyznaczony dochód, który uprawnia do otrzymania lokalu socjalnego i na dzień dzisiejszy dla rodziny wieloosobowej to jest kwota do 794 zł na osobę w rodzinie. A jeżeli kwota ta przekracza te 794 zł, wtedy można ubiegać się o przydział lokalu na tak zwany czas nieoznaczony. I na dzisiaj takie to są liczby. W 2013 roku było to 14 rodzin oczekujących na przydział lokalu na czas nieoznaczony i 16 rodzin na lokal socjalny. Przydzielono w ubiegłym roku 11 lokali mieszkalnych ogólnie dla osób oczekujących. Także to jest taka skala. Wniosków wpływa oczywiście trochę więcej, z tym, że wnioskodawcy no, nie spełniają kryteriów. Czasami głównie jest to kryterium mieszkaniowe, ponieważ metry to jest 5 metrów na osobę powierzchni mieszkalnej. Jeżeli ktoś mieszka w mieszkaniu, gdzie taka powierzchnia jest zapewniona, to tak naprawdę nie kwalifikuje się już
do przydziału lokalu. Oczywiście są przypadki szczególne, które analizujemy, przedstawiamy komisji i zdarza się, że mimo niespełnienia kryterium można również ten lokal otrzymać. Dziękuję bardzo. Więcej pytań do informacji nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2023. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat tegoż dokumentu. Szanowni Państwo, raport z realizacji programu ochrony środowiska miasta Bartoszyce do roku 2030 sporządzony został w grudniu 2023 roku i obejmuje kontrolę zgodności wykonania zadań z harmonogramem realizacji programu oraz ocenę realizacji celów i działań określonych w programie opartych na wskaźnikach. Jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska. Określa obszary, kierunki interwencji i zadania służące poprawie stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jego mieszkańców. Przedkładany Wysokiej Radzie dokument został w tym roku zaprezentowany w dużej mierze w sposób tabelaryczny i zwięzły, przez co jest dokumentem przejrzystym, spójnym, czytelnym i zrozumiałym. Wskazane są źródła danych, na podstawie których tworzony był raport oraz zestawienie zrealizowanych zadań własnych. Najważniejsze efekty rzeczowe realizacji zadań własnych programu ochrony środowiska to liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 3 obiekty, liczba zrealizowanych projektów dotyczących modernizacji dróg – 7 projektów, długość dróg poddanych modernizacji – 1189 metrów, zrealizowano nasadzenia – 290 sztuk drzew i 151 sztuk krzewów. Przeprowadzono 67 akcji edukacyjnych, w których wzięło udział 4131 uczestników. W tym miejscu szczególne podziękowania chciałabym złożyć dla wszystkich nauczycieli z przedszkoli nr 269, szkół podstawowych nr 1, 3, 4, 7, 8, którzy zaangażowali się w akcje o charakterze ekologicznym. Łącznie na realizację zadań własnych program ochrony środowiska w latach 2021-2022 miasto Bartoszyce wydatkowało ponad 17,2 miliony złotych. Wszystkie zadania były zrealizowane zgodnie z planem. Znaczne wydatki poniosła również spółka miejska COWiK, zarówno w zakresie systemu ciepłowniczego, jak i gospodarki wodno-ściekowej. Łącznie ponad 3,66 miliona złotych. Większość wskaźników realizacji programu ochrony środowiska według stanu na koniec 2022 roku są na zadowalającym poziomie. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła raport do wiadomości. Punkt 6a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Projekt oznaczony numerem 1/78. Proszę tutaj panią radną Lucę Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Dochody. Dochody budżetu Gminy Miejskiej na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 84 tysiące złotych i te dochody będą wynosiły 147 144 514 złotych. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o właśnie o kwotę 84 tysiące złotych i będą wynosiły w roku 2024 110 532 330 złotych i 77 groszy. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i teraz zwiększenia po stronie dochodów. W dziale pomoc społeczna wprowadza się dochody w kwocie 84 tysiące złotych. W tym w ramach zadania dodatek elektryczny wprowadza się dochody w kwocie 10 300 zł, w ramach zadania dodatek węglowy wprowadza się dochody w kwocie 51 000 zł, w ramach zadania refundacja podatku VAT wprowadza się kwoty w kwocie 7 200 zł, w ramach zadania rekompensaty dodatki inne niż węgiel, źródła ciepła, wprowadza się dochody w kwocie 15 500 zł.
Te wszystkie dochody komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Wydatki budżetu gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 84 tysiące złotych i będą wynosiły w 2024 roku 160 712 832 zł. Zmianie ulegają wydatki bieżące, zwiększone o kwotę 84 tysiące, będą wynosiły 112 313 721 zł. Wydatki majątkowe jak wyżej nie uległy zmianie. I zwiększa się po stronie wydatków bieżących właśnie dział pomocy społecznej. Dodatek węglowy zwiększa się o kwotę, o wydatki o 50 tysięcy złotych. W dziale pozostała działalność, dodatek węglowy zwiększa się o kwotę 1000 zł. I w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, świadczenia społeczne, wprowadza się wydatki w kwocie 32 tysiące złotych, w tym w ramach zadania dodatek elektryczny wprowadza się wydatki w kwocie 10 tysięcy złotych, w ramach zadania refundacja podatku VAT wprowadza się wydatki w kwocie 7 tysięcy złotych i w ramach zadania rekompensata za inne źródła ciepła wprowadza się wydatki w kwocie 15 tysięcy złotych. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zakup usług pozostałych, wprowadza się wydatki w kwocie 1000 zł i w tym wydatki na dodatek energetyczny w kwocie 300 zł. W ramach zadania refundacja podatku VAT wprowadza się wydatki w kwocie 200 zł i w ramach zadania rekompensaty za inne źródła ciepła wprowadza się wydatki w kwocie 500 zł. Komisja wszystkie wydatki zaopiniowała pozytywnie. Ponadto w paragrafie 7 projektu uchwały zawarto upoważnienie dla burmistrza w zakresie zmiany dochodów i wydatków otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dziękuję. Dziękuję. Dla porządku informuję, że pani radna Pisarska opuściła obrady o godzinie 11:35, niemniej usprawiedliwiła konieczność opuszczenia sali. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? I prosiłbym o wyłączenie mikrofonu, który tam obok Parysiu. O, dziękuję. Aby wyłączony, to tylko tak. Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/87, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami za. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 2/78. Tutaj co prawda opinii komisji nie w pierwszym, uważałem, że nie powinniśmy zasięgać, jako że wszyscy członkowie komisji się podpisali między innymi pod tą inicjatywą uchwalczą. Niemniej bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą komisji, panią Anię Biniędą o opinię na temat projektu uchwały. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Panie przewodniczący, nie wszyscy się podpisali, bo ja nie otrzymałam do podpisania jakby co. Natomiast ustnie zapewniłam wnioskodawcę, pana Zarewicza, że oczywiście z ogromną chęcią się przychylam do jego propozycji. Ale adrem. Szanowni państwo, no komisja oczywiście, tak jak pan już wspomniał, całym sercem jest za tym pomysłem, za projektem uchwały. Bo rzeczywiście pan Kazimierz Świętej Pamięci, Kazimierz Szpura zasługuje, żeby jego imieniem nazwać jakiś obiekt w naszym mieście. Dla tych z państwa mieszkańców trochę młodszych, którzy niekoniecznie wiedzą, kim był pan Kazimierz Szpura, króciutko tylko przeczytam fragment uzasadnienia do tego projektu uchwały, że przez niemal 47 lat pan Kazimierz Szpura zajmował się zielenią miejską w Bartoszycach. Był autorem wielu projektów terenów zielonych w naszym mieście, a zdecydowana większość nasadzeń drzew i krzewów, w tym nasadzeń unikatowych, to
to zasługa właśnie jego, to niezatarty ślad jego działalności. Także bardzo oczywistym wydaje się, aby upamiętnić jego postać i miejsce, czyli ten park miejski, nazwać jego imieniem. Ale to już poza uzasadnieniem i poza opinią oczywiście pozytywną całej komisji, chciałam powiedzieć, że w rozmowach z panem Mazarewiczem były podnoszone takie kwestie, żeby nie procedować tak szybko tego projektu uchwały, tylko żeby zostawić na przykład na marzec, aby już okolice Parku Miejskiego były w jakimś takim bardziej przyzwoitym stanie, żeby to miejsce było uporządkowane, bo jeśli komuś przyjdzie do głowy już teraz przecinać wstęgę w tym miejscu, to według wielu naszych tutaj moich kolegów i wielu mieszkańców miasta byłoby to bardzo nie fair, bo jak wiemy, to miejsce jeszcze nie jest uporządkowane, tak? Także poczekajmy z uroczystym, oficjalnym otworzeniem czy nadaniem imienia temu miejscu, już jak to będzie, no przynajmniej pogoda i otoczenie ku temu bardziej przyjazne, tak, i bardziej by to było już fajnie zorganizowane. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Darski. Na poprzedniej, panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, na poprzedniej sesji zaproponowałem taką inicjatywę. Dobrze, że ona funkcjonuje na zasadzie ponad 6 podpisów, bo ja bym podejrzewał, miał kłopoty z zebraniem tych podpisów, ale ja miałem taki zamysł, to znaczy w perspektywie, ja rozmawiałem z panem Mazarewiczem, lepiej teraz zrobić, żeby to już było, ale w perspektywie, ja mówię o parku dendrologicznym, to znaczy można by było to zrobić i dlatego zagłosuję oczywiście za inicjatywą państwa radnych i pana Zarewicza, bo są inne jak gdyby funkcje tego parku, tej przestrzeni, bo jest część w perspektywie dendrologiczna, jest też część rekreacyjno-wypoczynkowa, czyli tam jest siłownia, tam jest park zabaw dla dzieci i tak dalej. I tak myślałem, że w tej chwili to by był park, zanim powstałby dendrologiczny, bo pewne funkcje musi spełniać, park botaniczny, ale i tu pani Ania proponuje później, żeby to jeszcze przemyśleć, a tutaj park rekreacji i wypoczynku rodzinnego, coś takiego, ta część, która funkcjonuje, która jest użytkowana, która jest czynna i tak dalej. Ale jeśli państwo w perspektywie, czy dzisiaj, czy w marcu, czy w lutym zagłosują za tym projektem, za tym planem zagospodarowania, to też oczywiście będę za, bo inicjatywa jest słuszna, inicjatywa jest szczytna. Pan Kazimierz Szpura zasłużył się dla miasta, pozostawił swój niezatarty ślad. Także jestem za, tylko po moim przemyśleniu bym proponował, żeby jeszcze po prostu rozważyć, porozmawiać na ten temat. Tak jak tu pani Ania mówi, troszkę później, również w perspektywie tego przysłowiowego przecięcia wstęgi, a miejsce, gdzie będzie tablica, czy powinna być tablica, to jest na tym kamieniu, z którego zdjęto pewną tablicę i tam można umieścić tablicę po prostu mówiącą, że to jest park imienia Kazimierza Szpury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę Państwa, z mojej strony oczywiście również przychylam się do tej opinii tak wyrażanej przez Panią Wiceprzewodniczącą, jak i pozostałych Państwa radnych. Będę głosował za. I tutaj chciałbym również poprzeć propozycję pana Witolda Darskiego, żeby do tego wykorzystać właśnie ten obelisk, ten popularnie zwany kamień, żeby w tym miejscu, w miejsce usuniętej tablicy, żeby wstawić tablicę z napisem takim, jakim jest zapisane w paragrafie 1 projektu uchwały. Natomiast jeśli chodzi o termin, to wydaje mi się, że tutaj pan burmistrz słyszy, znaczy pan wiceburmistrz słyszy, a pan burmistrz pewnie, panu burmistrzowi pewnie przekażemy, bo chyba chodzi o samo techniczne, prawda, otwarcie tego. Więc żeby to nie robić za tydzień, tylko żeby to w miesiącu, rozumiem, marcu na przykład, byłoby to takie najbardziej optymalne.
no jak się tam będzie przynajmniej jako taki porządek i pewnie to zostanie uwzględnione, tym bardziej pamiętajcie Państwo, że ta uchwała wchodzi w życie dopiero w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym w Warmińcu. To dwa tygodnie minie, co najmniej 20 dni minie od momentu, kiedy burmistrz może jakiekolwiek działania podjąć związane z, powiedzmy, z tą tablicą, prawda, czy z umieszczeniem i tak dalej, techniczne takie sprawy. Także tutaj termin jest optymalny. Myślę, że pan burmistrz słyszy, żeby to już techniczne wykonanie, nie będziemy wnikać, nie wnikajmy w szczegóły, bo powierzamy wykonanie uchwały burmistrzowi, a pewnie uwzględni to, co przed chwilą tutaj rozmawialiśmy. Czy jeszcze Ania coś co do... Nie. Myślę, że jeśli nie ma więcej chętnych do dyskusji, proszę o... Przystępujemy do głosu. A może jednak jeszcze Państwu, bo Pani Ania co prawda zacytała fragment uzasadnienia. Ja może odczytam istotę tego projektu uchwały, pomijając podstawę prawną. Paragraf pierwszy brzmi: parkowi miejskiemu położonemu na części działki, tutaj są wymienione numery działek, których nie będę cytował, przy ulicy Bohaterów Warszawy wskazanemu w załączniku graficznym nadaje się nazwę Park Miejski Zasłużonego Obywatela Miasta Bartoszyce Kazimierza Szpury. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Bartoszyce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/87? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I tutaj, Wysoka Rado, mam taką prośbę do Państwa, jeśli Państwo byście wyrazili zgodę, to jest tutaj Pan właśnie Marcin Kaźmierczuk, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale w tej chwili jest jako przedstawiciel rodziny, bliskiej rodziny świętej pamięci Kazimierza Szpury. Czy mógłby wystąpić na chwilę, byśmy mogli udzielić mu głosu? Prosił o to mnie. Jeśli nie słyszę sprzeciwu, bardzo proszę o zabranie głosu, ale proszę do mikrofonu, żeby to się nagrało. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Panie Sekretarzu, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący mnie zaanonsował, reprezentuję tutaj rodziny mojego teścia Kazimierza Szpury i chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za to, że Państwo w tak szczególny sposób uhonorowaliście mojego teścia. Mam nadzieję, że przygląda się teraz nam z góry i cieszy się na to, co Państwo w tym momencie uchwaliliście, czyli nadaliście formalnie imię parkowi miejskiemu, imię zasłużonemu mieszkańcowi, obywatelowi miasta Bartoszyce, Kazimierzowi Szpurze. Mój teściu był dla mnie wzorem przede wszystkim społecznika, przede wszystkim człowieka, który całkowicie poświęcił swoje życie zawodowe miastu Bartoszyce, do którego przybył, w którym mieszkał, w którym wychowywał swoje córki i w które na zawsze zapisało się w jego pamięci. Cieszę się, że Państwo w ten sposób uhonorowaliście jego pamięć. Chciałbym też bardzo podziękować w imieniu rodziny, że byliście obecni podczas pogrzebu mojego teścia. Był Pan Przewodniczący, była Pani Wiceprzewodnicząca, byli przedstawiciele Rady i to z różnych klubów radnych. To trzeba podkreślić, że Państwo jesteście w stanie się zjednoczyć w tych najbardziej doniosłych momentach i być jedną społecznością i reprezentantem całego miasta. Dziękuję też Panu Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi za obecność. Myślę, że ten park stanie się namiastką pewnej nieśmiertelności mojego teścia Kazimierza Szpury, tak jak namiastką nieśmiertelności są nasze dzieci, tak jak namiastką nieśmiertelności są dzieła artystów, czy tak jak w moim przypadku artykuły czy książki naukowe, tak ta zieleń miejska, te parki, to co zaprojektował mój teść, to co wykonał, to co własnoręcznie zasadził, w tych wszystkich drzewach, krzewach i terenach wiejskich żyje teraz mój teść Kazimierz Szpura i serdecznie Państwu dziękuję za tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu odsłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Teleopieka dla seniora. Projekt oznaczony numerem 3/78. Proszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat projektu uchwały. Program ten jest elementem polityki społecznej realizowanej przez naszą Gminę Miejską Bartoszyce i ma na funkcji, ma właśnie za zadanie takie, no, pomoc w funkcjonowaniu osobom starszym poprzez dostęp do tak zwanej opieki na odległość, czyli taka opaska bezpieczeństwa. Osobiście znam ten program. W rodzinie testowaliśmy to, jest naprawdę bardzo dobry. Także komisja jest na tak. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/87? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Projekt oznaczony numerem 4/78. Również poproszę panią o opinię na temat projektu uchwały. Ten projekt jest wynikiem ofert konkursowych złożonych przez podmioty ubiegające się o realizację usług opiekuńczych. Komisja również jednogłośnie jest na tak. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów jest za projektem uchwały oznaczonego numerem 4/78, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Projekt ten z kolei zakłada zmianę wysokości stawki bazowej. Panie Ewo, ale prosimy o zagłosowanie poprzedniej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. No i teraz pani Ewo, proszę o następną opinię. Ten projekt, również komisja jest na tak. Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały oznaczonego numerem tym razem 5/78? Jeśli nie, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy blok głosowań nad projektami uchwał. Punkt 7 porządku obrad. Informuję, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje, zapytania i wnioski. Punkt 8 porządku obrad. Sprawy różne. Pozwólcie państwo, że poinformuję państwa, iż w okresie między sesjami do Rady wpłynęły między innymi następujące pisma. Wniosek dotyczący nadania honorowego obywatelowi miasta Bartoszyc nazwy parku skierowałem do burmistrza miasta. Dzisiaj był ten wniosek procedowany. Pismo Rady Rodziców Przedszkoli Publicznych w Bartoszycach skierowałem do pana burmistrza, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny oraz do wszystkich radnych. Wniosek dotyczący stanowiska w sprawie chodnika przy ulicy Kęczyńskiej. Taki wniosek wpłynął, Kęczyńskiej 20. I Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadomiła o posiedzeniu kolegium. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej i Budżetu. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat spraw, w temacie spraw różnych? Proszę bardzo, pan radny Puszka, a później pan radny Sarzyński. Szanowni państwo, tak w zasadzie takie pytanie właśnie dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście, bo od kilku dni nie działa sygnalizacja świetlna na ulicy Bema, to największe skrzyżowanie w Bartoszycach, i czy władze miasta tutaj interweniowały w tej sprawie, bo tam naprawdę trudno się jeździ, tak, po tym skrzyżowaniu, zwłaszcza w godzinach szczytu. I czy zgłaszaliście już tę sprawę właśnie do Zarządu Dróg Krajowych? No i chciałbym też uzyskać odpowiedź do zadanego wcześniej pytania dotyczącego właśnie tych szczegółów technicznych przebudowy ulicy Polnej, bo tutaj no, mieszkańcy też mnie prosili, że chcieli się dowiedzieć, czy na przykład sieć deszczowa zostanie przebudowana, bo tam jest właśnie problem z zalewaniem, tak, piwnic. Czy będzie chodnik, czy lampy zostaną wymienione, bo wiem, że są stare lampy sodowe jeszcze na tej ulicy.
Także prosiłbym właśnie o udzielenie takiej czysto technicznej też odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeśli można, proszę. W tej sekwencji pytanie, odpowiedź. Panie Radny, jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię dotyczącą w tej chwili tej sygnalizacji przy ulicy Bema, wiemy z Zarządu Dróg Krajowych, że trwa naprawa. Tam są jakieś panele, jakieś kwestie takie trochę techniczne, które wymagają, powiedzmy, wymiany. I była informacja, tak? Z ich strony. Tak jest, no to niestety to potrwa, bo takie trochę są dosyć dotyczące pewnej elektroniki tego i technicznych spraw tego miejsca. Natomiast jeśli chodzi o drugie pana pytanie, pani Wioletta już się przygotowała, ma te wszystkie dane i serdecznie proszę o informację. Szanowni Państwo, zaplanowano w ramach inwestycji przebudowa ulicy Polnej remont 492 metrów i będzie to jezdnia Jastkowskiej brukowej betonowej. W ramach tej inwestycji również zaplanowano budowę chodników o nawierzchni Skoski brukowej, budowa i przebudowa zjazdów do posesji, zagospodarowanie terenów zielonych, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego i przebudowa gazu. Pan radny Sarzyński, później pani radna Ania Bienda. Ja w sprawach różnych mam dwie sprawy. Pierwsza to dotyczy, miałem to zadać w pierwszym Wydział Techniczno-Komunalny, ale można to przenieść na sprawy różne. Chodzi o plac zabaw przy ulicy Wolskiego. Czy tam już te urządzenia do zabawy dla dzieci powróciły, czy jeszcze nie wróciły? Czy one po prostu powędrowały sobie w siną dal? To jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy realizacji wniosku Komisji Bezpieczeństwa w temacie ustawiania znaków drogowych. Minęło już więcej jak pół roku i nie widać efektów w postaci ustawienia znaków drogowych, a zgłaszano to bardzo dawno i ma to bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo. Tutaj pan radny Lidziński pytał chyba dwie sesje temu o realizację. No na razie nie widzę tych znaków w rzeczywistości. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, panie kierowniku, czy jest jakaś tam informacja szczegółowa dotycząca tego placu zabaw przy ulicy Wolskiego nam znana w tym momencie, na tym etapie? Jak jesteśmy? Panie Przewodniczący, Państwo Radni, powiem tylko tak w skrócie, że ten plac zabaw nie jest jak gdyby pod opieką mojego wydziału. Jest to plac zabaw, którym się zajmuje spółka Lokum, tak? Tak to rozumiem. My nie mamy w wykazie do nadzorowania i kontrolowania tego placu jako urząd. Jest z nami pani prezes. To bardzo proszę o odpowiedź, skoro administratorem tych urządzeń jest spółka Lokum. Dzień dobry, witam Państwa. Ja chciałam tylko powiedzieć, że urządzenia się wyeksploatowały, w związku z czym zostały usunięte. W budżecie, z tego co kojarzę, nie ma przewidzianych środków na zakup nowych urządzeń z atestami, także. Dziękuję. Ja widzę, widzę. Sprawa dotycząca oznakowania i pracy Komisji Bezpieczeństwa. Czy ty, Robert, masz jakąś informację? Nie, nie mam. Tak, nie mamy na razie tutaj dzisiaj wystarczająco Państwa odpowiedzi, jaki jest harmonogram. Poinformujemy pana radnego w sposób szczegółowy o tym, jakie są zamiary w tej materii. Panie radna Ania Bienda, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałabym jakby, nie wiem, odnieść się, to mi trudno to tak określić, ale chciałabym zwrócić uwagę na list, o którym pan wspomniał, panie przewodniczący, list rodziców Rady Przedszkoli, czy Rady Rodziców Przedszkoli naszych miejskich odnośnie wyżywienia.
pan przeczytał, że on był skierowany do, nie do pana burmistrza, tylko do nas tutaj radnych, tak? Ten list skierowany został. Nie przypominam adresata, ale że został, państwo oranie otrzymali treść tego. No właśnie, tak. I teraz tak sobie myślę, bo ja przeczytałam, no nie mam akurat przed sobą, więc pewne informacje mogą mi umknąć. Przeczytałam z ogromnym smutkiem treść tego listu, znaczy napawa naprawdę, nie napawa optymizmem. Rodzice są jakby już teraz bezradni, bo nie mają w zasadzie żadnej możliwości innej interwencji niż oto właśnie ten list, który skierowany został do nas, aby wyżywienie maluchów w przedszkolach uległo poprawie. Do listu jest też dołączona opinia specjalisty dietetyka, z której to opinii wynika jasno, że no niekoniecznie prawidłowo jest to żywienie organizowane. W związku z tym też takie nasze tutaj pytanie i również niepokój, co można temu zaradzić. My jako radni pojedynczy niekoniecznie mamy wpływ na to, ale pan burmistrz tak. I czy pan burmistrz spotkał się z tymi rodzicami? Jeśli tak, czy były jakieś negocjacje między osobą, która dostarcza ten catering? Chcielibyśmy wiedzieć więcej, no bo to nie można tak zostawiać od tak sobie. Rodzice piszą, są zaniepokojeni, to chodzi o zdrowie dzieci. Ten wiek jest bardzo istotny, żeby odpowiednie odżywianie było tutaj stosowane, więc nie wiem, czy Komisja Edukacji coś tutaj w tej kwestii może powiedzieć, czy rozmawialiście też, no bo nie mamy tej informacji, a ja chciałabym wiedzieć, tak? Znaczy nie tylko ja, ale tutaj też myślę, że większość z nas. Proszę Pani Ewa. Tak, oczywiście. My jako komisja spotkaliśmy się z panem Mirosławem Ołucewiczem. Rozmawialiśmy z nim. Teraz mamy zaplanowane, nawet już po feriach, bo wiadomo, ten okres feryjny to jest taki trochę trudniejszy. Spotkamy się z rodzicami, którzy te pismo wystosowali. Tak jak wszędzie, prawda zawsze leży po środku i trzeba po prostu wysłuchać dwie strony. My jako radni nie jesteśmy w stanie zmienić pewnych rzeczy typu, prawda, no, narzucić coś tam, prawda, ale możemy rzeczywiście dojść do jakiegoś konsensusu, żeby było dobrze. Wiemy, że były rozmowy, te co były w ubiegłym roku, tam się pozmieniało trochę to, o co proszono. Natomiast też jako mieszkanka Bartoszyc i mająca kontakt z niektórymi rodzicami, to odnośnie żywienia mam też takie różne sygnały, prawda? Są rodzice, dzieci, które jedzą wszystko, więc one jedzą i oni nic nie mówią, a są rodzice tak zwane niejadki, to dla nich zawsze będzie wszystko po prostu no, nie tak odpowiadało. Także na pewno mamy zaplanowane u siebie to spotkanie i co dalej, to potem wam przekażemy jak coś. Jeśli mogę się odnieść, pani przewodnicząca. Proszę. Oczywiście, prawda zawsze, tak jak powiedziała się Werle, że no może nie zawsze, ale często jest po środku. Natomiast ten list faktycznie wzbudza niepokój, tak? Tym bardziej, że rodzice podają przykłady, przykłady jadłospisu na kolejne dni, czy tam jakieś wybrane dni. I potem jest też odniesienie się tej specjalistki czy specjalisty do spraw żywienia i że to jednak nie koreluje z pewnymi normami i zasadami prawidłowego odżywiania. Ale ja uważam, że tutaj pan burmistrz powinien swoją opinię nam przedstawić. Tak? Co pan burmistrz w tej sprawie zadziałał, bo pan burmistrz podpisuje umowy, a nie my radni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Kasiu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja dodam też do tego, co powiedziała Ewa, bo również Ewa Kapusto, ponieważ uczestniczyłam także w tej komisji i chciałam powiedzieć, że do tego pisma, gdzie rodzice rzeczywiście zatroskani są, były dołączone zdjęcia i była ta opinia pani dietetyk, ale też z informacji, którą otrzymaliśmy od pana Mirosława, wynikało, że rodzice, przynajmniej jedna czy dwie panie, które pod tym listem się podpisały, także komplementowały
sposób jakby załatwienia, może nie załatwienia, ale poprawy tej sytuacji, która rodziców bardzo niepokoiła. Pan Mirosław przedstawił 25 różnych diet, które stosuje się w przedszkolach, ponieważ potrzeby żywieniowe dzieci właśnie takie są. 25 różnych diet. Wskazywał również na szczegóły typu przygotowanie specjalnej lodówki, gdzie przechowywane są próbki, bo to jest jakby działanie obligatoryjne w przypadku takiego usługodawcy, który zapewnia żywienie dla dzieci. Więc tutaj my nie jesteśmy też jakby od oceny tej sytuacji. Tych dokumentów było bardzo dużo. Pan Mirosław udzielił nam szerokich wyjaśnień i myślę, że żeby ta informacja była taka prawdziwa i spójna, po feriach, ponieważ jest to taki okres, że nie wszystkie osoby zainteresowane mogą się z nami spotkać, w ramach naszej komisji ustaliliśmy, że spotkanie z rodzicami albo przynajmniej przedstawicielami rodziców odbędzie się po feriach zimowych, więc żebyśmy mogli jakby się do tematu odnieść. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakbym chciała powiedzieć, pana Wucewicz przedstawił nam również, u niego też jest dietetyk. To nie jest tak, że oni sami układają te jadłospisy. Też jest w oparciu o dietetyka. I co jeszcze, ja mam świadomość, że rodzice, nie, tak jak mówię, nie wszyscy, naprawdę są różne systemy żywienia dzieci dzisiaj. Jedni, jak to się mówi, bez słodyczy, drudzy nie patrzą na to, drożdżóweczka i tam te wszystkie inne rzeczy dają dzieciom. I to, no mówię, tutaj to trzeba gdzieś znaleźć ten złoty środek. Przy takiej kwocie, jaka jest, no to wiemy, że nie wiadomo, czego tutaj to nie będzie za dużo. I natomiast, tak jak mówiła Kasia, tutaj jest ten jadłospisy były naprawdę różnorodne i no mówię, no smakowo to na pewno nie jesteśmy w stanie zadowolić ponad 560 dzieci, tak? Było mówione o żywieniu. Także, bo to wszystkie przedszkola. Pani radna Lucja Jędryszka, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja rzadko zabieram głos w sprawach różnych, ponieważ zawsze staram się załatwiać sprawy w wydziałach. I także też zaczęłam tą swoją sprawą, którą chcę poruszyć na Radzie, bo moja i innych ludzi cierpliwość się skończyła, ponieważ w miesiącu listopadzie zwróciłam się do Wydziału Mienia Komunalnego, do pana Czesława Sekity, w sprawie oświetlenia parkingu za przychodnią naszą starą, Marksa. Pan Czesław poinformował mi, że to nie należy do jego po prostu działań i skierował mnie do Wydziału Mienia Komunalnego. Rozmawiałam tam z pracownikiem Wydziału Mienia, potem trafiłam do pana burmistrza, był przy tym obecny pan sekretarz. Chodziło mi o oświetlenie parkingu za przychodnią starą, gdzie zwrócili się nie tylko do mnie, ale i do wszystkich, do biura rady, do pana burmistrza, panie, które pracują w tej przychodni i które przyjeżdżając na drugą zmianę nie mają miejsca na parkowanie swoich samochodów, ponieważ parking przed przychodnią już jest w tym czasie bardzo zajęty i jeżdżą właśnie na parking, który znajduje się za budynkiem. Swojego czasu stały tam słupy oświetleniowe, był elegancko oświetlony, była stacja joanitów z wypożyczalnią sprzętu, wszystko działało jak trzeba. Przy dociepleniu budynku te słupy zostały zlikwidowane i oświetlenie też, ponieważ no, panie były narażone na różne, tam jest ciemno, po prostu gdy wychodzą po 18 z pracy, czasami trudno trafić nawet do, żeby otworzyć samochód. A poza tym no, tam się też różne elementy po tym terenie poruszają. Pan burmistrz obiecał i skierował to znowu do mienia komunalnego, że można, bo tam pan był, ocenił to na bardzo dużą sumę, zamontowanie tych oświetleń. Doszliśmy do takiej konkluzji, że będzie zamontowana jedna lampa na budynku, która pozwoli, żeby ten parking był oświetlony. I proszę państwa, no zaraz się zrobi już tak, że paniom nie będzie potrzebna ta lampa, ale ileż można załatwiać lampę, która prawdopodobnie kosztuje 3000, tak? Czy nawet mniej, nawet mniej.
No właśnie, 500, przepraszam, to może pierwsza wersja była 3000. W każdym bądź razie trwa to praktycznie, ja na pytania, na telefony, na tak, będzie w tym tygodniu na pewno, do końca tego tygodnia na pewno. No i tak w kółko, więc dlatego pozwoliłam sobie zabrać głos, żeby może ktoś w końcu zamontował tą jedną lampę i oświetlił ten parking. Dziękuję. Dziękuję. Czekaj, proszę. Ustalę szczegółowo, wie pani, sytuację w wydziałach i osobę kompetentną, które rozumiem, że już po podjęciu jakiejś wspólnej decyzji zobowiązały się do jej realizacji. No. Także to myślę, że nawet może i do końca tego miesiąca, jeśli to pani przewodniczący, także na basach, proszę. Jakiegoś pozaprzetargowego sposobu rozstrzygnięcia tej sprawy. Tak. Już to zrobiłem. A ty możesz przesunąć. To już nie czeka. Działa? Tak. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam pytanie w temacie oznaczenia. Na pewno dziur w mieście troszkę jest, to nie jest sezon na łatanie, ale mam taką gorącą prośbę, żeby oznaczyć dwie duże, w zasadzie duże, głębokie dziury, w które się po prostu każde auto wpada, już nawet niepotrzebny jest pojazd, który jedzie z naprzeciwka. Jedna dziura to jest z prawej strony, jeżeli w momencie, kiedy jedziemy od ulicy Słowackiego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 2 imienia Elizy Orzeszkowej, tam jest bardzo, bardzo głęboka dziura, zwłaszcza osoby, które udają się do swoich miejsc pracy na godzinę 6, 7, w ogóle to jest niewidzialne. Chodzi o oznaczenie albo, no nie wiem, pokazanie, gdzie ta dziura jest. A druga to jest od ulicy Ponia Paderewskiego, dosłownie na wysokości wyjazdu z ulicy Domków przy ulicy Mierosławskiego. Jest podobnie bardzo głęboka dziura i mówię, niepotrzebne jest auto z naprzeciwka, żeby w tą dziurę wpaść, a jest bardzo głęboka. Także gorąca prośba. Dziękuję. To może pan radny Janusz Pasjak. Ja to może nie pytanie, tylko takie podziękowanie na pani koleżanki, pani prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SION, a zwłaszcza dla grupy. Pamiętamy, w poprzedniej kadencji jako Rada żeśmy przyznali obiekt na terenie ulicy Bema, gdzie powstała spółdzielnia taka pracy dla osób niepełnosprawnych. I ja naprawdę chciałbym podziękować tutaj, bo jedna z takich grup właśnie z tych grup socjalnych, która pracuje u nas, akurat świadczy usługi przy obsłudze naszej wspólnoty i sąsiednich wspólnot. I naprawdę tutaj zwłaszcza dla pana Wojciecha Gawerskiego, który jest terapeutą tych osób niepełnosprawnych, który zorganizował tak pracę, że sobie państwo wyobraźcie, nie widzę tutaj żadnej grupy, która tak działa, ich poświęcenia, oni się po prostu, te osoby się tak w to, jak to się mówi, wkręciły, uważają to za priorytet, one przychodziły, nawet jak były opady, to sobie państwo wyobraźcie, tak, to oni 3 razy dziennie przychodzili, u nas przez cały okres opadów był ten, jak to się mówi, chodnik był suchy, nie było ani grama śniegu. Dlatego chciałbym podziękować, bo inny sposób nie mogę, a tutaj przez panią prezes, no i przy okazji tutaj dzięki telewizji kablowej bardzo chciałbym im podziękować. Dziękuję. Dobrze. Momencik. Czy w sprawie tych, co poruszała tutaj pani przewodnicząca, do tych dziur coś? Ja uzgodnię z panem Krzysztofem Jerzyło sposób na ten czas, w jaki można zabezpieczyć te wyrwy w jezdni. Pani radna Ania Binięda, później pan radny Darski. Szanowni państwo, korzystając z okazji, że nas oglądają, słuchają mieszkańcy Bartoszyc, ja chciałabym w imieniu wszystkich tych z państwa, którzy są związani ze schroniskiem Fundacją Niechcianych Zwierząt w Sędławkach, gdzie najróżniejsze zwierzątka są tam przywożone i przebywają w warunkach, no przynajmniej takich, żeby jakoś tą podstawową opiekę im zapewnić. W imieniu tych wszystkich osób, w imieniu zwierzątek, jeśli mogłam powiedzieć, chciałam bardzo prosić o wsparcie tego schroniska, ponieważ dostają duże, bardzo wysokie rachunki za energię elektryczną i są problemy z opłaceniem tych rachunków, więc żeby wesprzeć, jeśli można, zwierzaki. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję. Pan radny Dalski, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Nie wiem, jak to ująć. W Bartoszycach się mówi tak, piękne miasto, piękne zabytki i wśród tych pięknych zabytków wymienia się dawny szpital i arsenał. Czy nie był... Nie jest chyba tak, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, nie da się załatwić, nie da się zrealizować. Nie wiem, czy to wspólnie ze starostwem, może wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, może wspólnie z wojewodą. No coś z tym na mił Bóg trzeba zrobić. Tam przecież może ktoś, kto się tam wejdzie nieopatrznie lub świadomie, ulec jakiemukolwiek wypadkowi. Zmobilizujmy się może jako ta rada tej kadencji, żeby to załatwić. To będzie ku chwale mieszkańców miasta, ku chwale w ogóle przestrzeni miejskiej, żeby to w jakiś sposób załatwić. Zbierzcie się państwo w kręgu jakimś decyzyjnym i to spróbujcie załatwić. Drugie pytanie. Był program Poznaj Polskę dla dzieci i młodzieży. Może nie teraz, bo pan kierownik Żydko tutaj jest, ale żeby to przygotować na następną kadencję, informacje, jak było z realizacją tego programu, ile klas, w jakich szkołach po prostu z tego programu skorzystało. Bo nie mam w tej chwili informacji, czy ten program będzie dalej kontynuowany, ale w czasie jego funkcjonowania dotychczasowego, ile klas, ile szkół po prostu uczestniczyło w tym programie. Dziękuję bardzo. Można, panie przewodniczący? Proszę, panie burmistrzu. Pierwsza to informacja zupełnie dla mnie niespodziewana, bo nie zajmowałem się tym tematem. Pani prezes przed chwilą mi poinformowała, że minęły tylko minuty, a oświetlenie jest już wykonane. Tak. A więc tydzień temu, jak twierdzi pani prezes Lokum. Taka jest sytuacja, także dokładnie i miła pani, z pani strony troska, a z drugiej strony pozytywna realizacja, chociaż trochę może nie od razu, ale już w takim szybkim tempie. Jeśli chodzi o wypowiedzi pana radnego Darskiego, po pierwsze to ja poproszę pana dyrektora, żeby taką informację przygotować i przedstawić to czy w sprawach różnych na Radzie następnej, czy też informacyjnie do komisji, do wszystkich radnych z realizacji tego programu. A co do pierwszej wypowiedzi, wie pan, ja podzielam pana opinię i troskę i takie spojrzenie obywatelskie na te dwie sprawy, ale ja sam brałem udział w imieniu pana burmistrza na spotkaniu co do przyszłości arsenału. Już był wykonawca, w sensie właściciel, już miał wykonawcę, koncepcja, był wojewódzki konserwator zabytków. Bardzo mądra dyskusja i taka odpowiedzialna, zorganizowana przez pana starostę. Natomiast no, dzisiaj się nie dzieje nic dalej, bo być może tak to jest. Mam to też pewne doświadczenia a propos i innych zabytków w innych miastach, że jeżeli jest to właściciel, jeżeli jest to osoba prywatna, bardzo ograniczone wręcz, żadne są możliwości kompetencji poza perswazją, prośbą, rozmową, no bo to on decyduje. Dzisiaj właścicielem terenu i tego byłego szpitala jest osoba fizyczna. Państwo wiecie o tym doskonale, lepiej ode mnie. I były sygnały dotyczące możliwości rewitalizacji, czy też sprzedaży. No dalej nie ma żadnych pozytywnych skutków. Z arsenałem, tak jak powtarzam, brałem udział w tym spotkaniu. Wydawało się, jest już jakaś szansa, jest już światełko w tunelu i jakieś pozytywne, bardzo wstępne, koncepcyjne sprawy dotyczące tego właściciela. Dlaczego to umarło, to ja też osobiście to ustalę, panie radny. Na jakim to dzisiaj jest etapie, po tych naszych wstępnych ustaleniach i tutaj dobrej woli ze wszystkich stron, jeśli chodzi o przyszłość tego miejsca. Pan radny Lipiejko, proszę. Dziękuję. Ja tutaj chciałbym rozwinąć tylko temat pana właśnie Witolda, bo ja wspominałem parę razy o tych wszystkich naszych zabytkach. Nie dodał pan jeszcze o fabryce mebli, która tutaj stoi w kolejce następna. A według mojej wiedzy nie są tam nawet podatki tak do końca wyregulowane, więc ja się przygotuję na następną sesję. I panie burmistrzu, to trzeba też sprawdzić, bo prawdopodobnie nie są uregulowane podatki od tych nieruchomości do końca. Taką wstępną analizę przeprowadziłem, że prawdopodobnie nie, ale to jeszcze się upewnię, nie chciałbym tutaj mówić. Dziękuję, to tyle.
Proszę bardzo, pan radny Starzyński. Ja, panie burmistrzu, chciałem podziękować za odpowiedź, jeśli chodzi o urządzenia przy ulicy Wolskiego. O tą odpowiedź dobijałem się przez 3 sesje. Raz było tak, że do konserwacji poszły te urządzenia, później jeszcze nie zostały wyremontowane. W tej chwili otrzymałem odpowiedź, że się po prostu wyeksploatowały. Ale co w związku z tym, panie burmistrzu, czy tam już nie będzie tego placu zabaw? Nikt, znaczy wszyscy już położyli uszy po sobie i dają sobie spokój z placem zabaw przy ulicy Wolskiego. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa w sprawach różnych? Pan burmistrz się odniesie do tego stwierdzenia tutaj, które padło, czy jak? Ja przedstawię to panu burmistrzowi. No, co prawda chyba i nie przypominam sobie, czy był wniosek do budżetu w tej sprawie, czy go nie było. Dlatego chyba nie było, dlatego nie został ujęty. No ale będziemy tutaj to na bieżąco analizować, co można zrobić, żeby ewentualnie ten plac zabaw przywrócić. Budżet obywatelski też, to jest jedno z rozwiązań. Jeszcze pani przewodnicząca Katarzyna Basak, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam dodać, jeżeli chodzi o temat właśnie tego placu zabaw przy Wolskiego 3 i 5, bo w zasadzie dzieciaki z tych dwóch bloków korzystały, ja byłam jakby orędowniczką różnych tematów tych dwóch bloków, to chciałam powiedzieć, że temat jakby z zeszłego roku i informacja z lokum, że pewne elementy były remontowane tego placu zabaw. No dzisiaj słyszymy, że jakby całość jest schowana. Nie wiem, czy nie posiadają wszystkie elementy atestów. Natomiast niektóre elementy były w dobrej kondycji. Czy to jest jakby, mówię, temat się ciągnie jakby od zeszłego roku, nie wiem, czy nie od półtora roku. Czy pani prezes jakby ma wiedzę, czy jakby też zasięgnie języka, żeby to jakby nam doprecyzować? Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze w sprawach różnych pytania? Jeśli nie ma, zamykam obrady 78. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.